W tej edycji budżetu obywatelskiego radomianie mogli oceniać aż 283 projekty. W głosowaniu wzięło udział ponad 21 tysięcy osób. Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim tym, którzy złożyli te projekty. Złożyli projekty, które tak naprawdę odpowiadają oczekiwaniom naszego miasta, co potwierdziło głosowanie. Złożyli projekty, ale również zmobilizowali mieszkańców naszego miasta do tego, żeby na te projekty zagłosować. Kwota przeznaczona na budżet obywatelski, statystycznie to zawsze 0,5% naszego budżetu. Projektem, który zdobył największą liczbę punktów, był remont boiska przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. To już należała się ta renowacja, bardzo zniszczone boisko. Oczywiście to nie jest mój taki indywidualny projekt. Wielkie dzięki całemu zespołowi, pani dyrektor za mobilizację, za wsparcie. Bardzo chciałem podziękować również tu panu nieobecnemu, panu Pawłowi Jankowskiemu, który bardzo dużo serca włożył też, również zaangażował się w realizację tego projektu. Autorką kilku zwycięskich projektów jest Monika Bator-Gregorczyk. Wśród nich odwaga, kompleksowe leczenie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Szczególnie jest nam bliski projekt leczenia nadwagi i otyłości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. To jest to, czym chcemy się zajmować w Radomiu przez najbliższe kilka lat. Staramy się o certyfikację Polskiego Towarzystwa Leczenia Nadwagi i Otyłości. No i warto wiedzieć, że jesteśmy pierwsi w Europie, jeżeli chodzi o nadwagę u dzieci, więc to jest ogromny problem. No i nie mamy tak naprawdę żadnego finansowania tego leczenia, więc myślę, że to jest projekt, który pomoże wielu rodzinom, bo w tym projekcie chcemy objąć opieką właśnie i dzieci, i dorosłych. Chcemy objąć całe rodziny. Po zakończeniu formalności mieszkańcy Radomia mają być uświadamiani, jak odżywiać się zdrowo i leczyć otyłość. W tym roku projekty podzielone były na trzy kategorie: do 100 tysięcy złotych, do 600 tysięcy i powyżej 600 tysięcy złotych. Listę zwycięskich projektów znajdziecie na portalu cozadzień.pl.